Koniec sierpnia i początek września to w całej Polsce czas dożynek. Jako jedni z pierwszych w powiecie konińskim za tegoroczne plony podziękowali rolnicy z Kleczewa. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła. Homilię wygłosił ksiądz Roman Dąbrowski. Szanujcie każde ziarno zboża, kryjące sobie cudowną moc życia. Uszanujcie również ziarno Słowa Bożego. Niech z ust polskiego rolnika nie zniknie to piękne pozdrowienie Szczęść Boże. Po mszy dożynkowy korowód przemaszerował na stadion, gdzie odbyła się część obrzędowa. Starościną tegorocznych dożynek była Joanna Laskowska z Miłaczewa, a starostą Rafał Wareńczak, mieszkaniec Trębów Nowych. Zgodnie z tradycją, uroczystości dożynkowe rozpoczęło przekazanie władzom miasta symbolicznych bochnów chleba z tegorocznych zbiorów. Marek Wesołowski w swoim wystąpieniu podziękował za całoroczną pracę. Podkreślił, że współczesny rolnik to przedsiębiorca, który sam musi zorganizować sobie warsztat pracy i utrzymać go. Musi być przedsiębiorczy, odważny, kreatywny i cierpliwy. Natomiast przewodniczący Rady Gminy Maciej Trzewiczyński, cytując Jana Pawła II, mówił o wielu pokoleniach polskich rolników, którzy swą miłością do ziemi i ojczyzny wielokrotnie bronili Polskę przed najeźdźcami. Tegoroczne żniwa zapowiadały się dość trudne, ale generalnie wystarczyło tydzień dobrej pogody i prawie znikło wszystko z pól. Reszta, powiedzmy, po krótkiej przerwie deszczowej, ale te deszcze nie wpłynęły na jakość zbiorów. Te deszcze tylko były taką chwilą przerwy, żeby zająć się czymś innym. Natomiast trzeba pamiętać, że my to dzisiaj świętujemy, ale już jutro zaczynamy zasiewy, bo już termin technologiczny rzepaku. Podczas uroczystości Karol Białecki, przedsiębiorca, właściciel sieci sklepów Twój Market, został uhonorowany tytułem Zasłużony dla gminy i miasta Kleczew. Cieszy nas to, że ktoś nas też zauważył. To jest nie tylko, jak już wspominam, firma rodzinna, ale w tej firmie pracuje 1332 osoby i to jest sukces nie tylko nas, naszej rodziny, ale całej załogi, wszystkich tych, którzy z nami współpracują. W uroczystościach dożynkowych wzięła udział delegacja zaprzyjaźnionego z Kleczewem partnerskiego miasta Koziadyń z Ukrainy. Mer miasta Aleksander Puzyr, dziękując za zaproszenie, podkreślił, że liczy na współpracę obu miast, szczególnie w sferze kultury i oświaty. Trzeci raz w Polsce. Duże spodobało. Po raz trzeci jestem w Polsce. Kleczew bardzo mi się spodobał. Uroczystości dożynkowe także. Wielu tu radosnych ludzi, piękne wieńce. Będziemy chcieli jeszcze tu przyjechać. Może na następne dożynki lub Dni Kleczewa. Nieodzownym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec. W tym roku do konkursu przystąpiło 6 kół gospodyń wiejskich: Zadamowa, Kamionki, Marszewa, Miłaczewa, Nieborzyna i Przytuk. W ocenie komisji konkursowej najpiękniejszym wieńcem okazał się ten upleciony przez koło gospodyń wiejskich z Nieborzyna. Pierwsze zebraliśmy zboża i to dosyć wcześnie, żeby miały ładny kolor, ładny wygląd. No i później żeśmy stalarz sobie obmyślili, jaki ma być wygląd, ma mieć wieniec, no i zaczęliśmy wypletanie. No, trwało to prawie 2 tygodnie. Natomiast w plebiscycie publiczności najwięcej głosów zdobył wieniec z Marszewa. Tradycyjnie dużym powodzeniem cieszyły się stoiska, gdzie serwowano chleb ze smalcem i ogórkami, miód, jabłka i oczywiście wiejski drożdżowy placek. Dzieci oblegały dmuchane zamki i klaunów. Kleczewskie dożynki uświetniły występy zespołów muzycznych, w tym Góralska Kapela Chora i Konin Band Orchestra.